Kamil, no rozmawiałem po meczu, jakie jest twoje podsumowanie, opinia po tym dzisiejszym spotkaniu. Trochę szkoda, że nie udało się tych sytuacji w końcówce wykorzystać, bo może mielibyśmy te 3 punkty. No my uznajemy ten remis jako porażkę dla nas. Tak? My chcieliśmy wygrać, wiemy, że byliśmy lepsi, szczególnie w tej drugiej połowie. W pierwszej rzeczywiście ŁKS może trochę lepiej od nas wyglądał. Miał sytuację Hubert Gostomski, świetna interwencja. No ale w drugiej mieliśmy dwie super sytuacje. No i nie udało się strzelić i dostajemy bramkę. Zawodnik strzał życia oddaje i podejrzewam, że już drugi raz by takiej bramki nie strzelił. Ta druga połowa trochę chyba lepsza w waszym wykonaniu, tak patrząc na to, jak graliście, więcej strzałów, więcej do przodu, do ofensywy, udało się strzelić bramkę i chyba w następnym meczu to jest właśnie klucz do sukcesu, żeby zagrać całe spotkanie, tak jak tą drugą połowę dzisiaj. Przede wszystkim w drugiej połowie wyszliśmy wyżej do ŁKS-u, tak, agresywniej podeszliśmy, chcieliśmy wyżej odebrać piłkę. No i wiadomo, gdy wyżej odbierzemy piłkę, łatwiej jest coś tam skonstruować na szybko, tak. W pierwszej połowie troszeczkę za bardzo byliśmy cofnięci, uważam, i trener nam to powiedział w przerwie i na drugą połowie szliśmy zupełnie inaczej. Przy 4000 widzów na stadionie, przy takiej atmosferze dobrze się gra? Bardzo dobrze. Hey Matt, what is your opinion about the game? Very difficult game today, I believe, against a good team. First half was in the beginning kind of hard for us, but then we get to our feet and we managed to score a goal early in the second half, but unlucky, we conceded a goal that I believe this player, if he try again, no chance. But you get very good chance in the second half, I remember. What do you think about this situation? I think I should train more in front of the goal because I'm usually not there. I try to dribble the goalkeeper, then shoot with my right, but I think I should use the left foot. Unfortunately, today we drew, but we're gonna work hard and go for the next game. Okay, Matt, last question. 4,000 people in the stadium, it's a big support. Yes, it was beautiful. Thank you for the fun, for coming. I hope they will keep coming because we need them. Forbet, legalne zakłady bukmacherskie.